Nie ma Mikołajek w Anglii? Tak, ludziska, dzisiaj chcę poruszyć taki temacik o tym, że tutaj w Anglii się nie obchodzi Mikołajek. Tak, Anglicy nie ma, po prostu nie ma takiego dnia, żyją normalnie, jakby nic się nie działo. Nie dostają słodyczy, nie dostają prezentów, wstają i się cieszą niedzielą, tak, bo to jest normalne, tak, dla Anglików. A dla Polaków to jest wielki święt, no to każdy dostaje słodki, to każdy dostaje prezenty, wszystko jest fajnie. W Anglii nie, nic nie ma, nie. Tutaj wstają, piją sobie herbatkę z mlekiem, wielkie śniadanie, takie kuri tego i żyją normalnie, jakby nic się nie działo. A my, jako ja jeszcze żyję w Anglii, to nie znaczy, że nie obchodzę tych Mikołajków, tylko po prostu obchodzimy je trochę inaczej, innym sposobie. Bo w Polsce to jest bardzo tak tradycjonalnie. Bierzesz skarpetkę, czy tam skarpetę taką świąteczną, idziesz spać, wstajesz i co cię czeka w tej skarpecie, to jest niesamowite. Nie wiesz, co cię czeka. Pewnie słodycze, ale też jak się ekscytujesz, bo to słodycze. Możesz sobie równie dobrze pójść do sklepu, kupić sobie złotycze, tak? Ale tak, ekscytacja jest, bo to w skarpecie takie kurde, tyle tych kurde słodkości tam jest. Może jeszcze hajs się znajdzie, takie super. A tutaj w Anglii, że my już tak, nie jest tak aż tak tradycjonalnie jak w Polsce, że każdy to świętuje. Jemy śniadanie w rodzinie, bo to często się nie zdarza, nie? My często jemy zawsze, ja na przykład biorę śniadanie, idę na górę, idę oglądać ty. A tutaj wiesz, śniadanie razem zjemy, choć ja się nie wyrobiłem. Nie spałem do 6, bo grałem FIFA z kolegą i jakoś wstałem, później i ominąłem te śniadanie całe. I teraz gdzieś pojechali na brata mecz, bo wiecie, to nie jest tutaj święto, to Alex musiał iść, mój brat, na mecz. Teraz nadal są na meczu, więc ja mam wolną chatę, więc mogę się wydzierać, chodzić w ciuchach, inne takie, no i to jest normalnie. Później może wyjdziemy do miasta gdzieś, nie wiem, dostaniemy jakiś hajsik, ja za to kupię sobie gorilla podam. I tak, i tutaj są takie święta, woohoo, a wieczorkiem robię pracę domową, bo znowu dostałem. Teraz chyba częściej będziemy dostać pracę domową. Ty co? Dobra. Mam cię. Znowu włosek. Ale tak, tutaj chciałem wam poświadomić, że tutaj nie ma czegoś takiego jak Mikołaj. Tutaj ogólnie się nie obchodzi imienin. Też w Anglii nie ma imienin. Au. Czyli sobie palce w oko. Ale tak to nie, imienin nie ma. Imienin nie ma, Mikołajków też nie ma, bo to chyba to jest samo, tak? Nie, ja nadal nie pojmuję konceptu Mikołajków. O co chodzi, napiszcie w komentarzu, bo czy to chodzi, że to są imieniny Mikołaja? Mikołajki? Czy nie wiem. Ale proszę, pomóżcie mi, napiszcie w komentarzach, o co chodzi z tymi Mikołajkami, bo to jest, bo ja od małego nigdy mi nikt nie powiedział, o co chodzi, tylko o Mikołajki, albo rózga, albo słodycze, albo trochę hajsu. Ale nikt nie powiedział, o co chodzi z tymi Mikołajkami, ja jeszcze się nie nauczyłem. Gdybym mieszkał w Polsce, bym pewnie już wiedział, bo to bardzo tradycjonalne, ale w Anglii to nie, to już trudno się nauczyć. A tak ogólnie to ustawiłem włoski, potrzebuję iść do fryzjera, bo już boki, dukie, inne takie. Więc ludziska, to będzie taki kończyć krótki odcinek świąteczny. Nie był świąteczny, tylko z tematem o świętach. Ale zamierzam robić właśnie te tematy takie bardziej świąteczne już od teraz. I jak do samego Gorilla poda, to będę robił vlogmas. Jeśli będziecie chcieli, vlogmas zrobię. Ale coś właśnie będzie. Coś chcę zaplanować, żeby było bardziej świątecznie. A ogólnie to widzieliście? Czarne kreski są. No i co, będziemy kończyć, więc jeśli wam się spodobał odcinek i chcecie taki więcej, zostawcie lapka w górę. Lapka w górę, komentarze w górę i suba w górę. No, więc babo.